Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Arka Koniecznego odwiedzamy dość regularnie. Wiadomo, jeżeli jest nazwisko Arka Koniecznego, musimy coś goście tutaj nowego zawsze dowiedzieć o ziołach. Jego preparaty, które ma w swojej ofercie, możemy spotkać w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie, tam u kolegi Sebastiana Bardęgi. Tam też możemy nabywać te preparaty najlepiej. A mamy tutaj teraz, kiedy możliwość z Arkiem porozmawiać, mamy możliwość tutaj dowiedzieć się więcej o składzie niejako tych i funkcjach, które spełniają zioła wchodzące w skład właśnie tych preparatów. Arek, aczkolwiek w swojej ofercie ma też takie pojedyncze na przykład zioła jak oregano, czy chrzan, który tu widzę, czy też pokrzywę, ale głównie nas interesować będą te mieszanki ziół, bo to właśnie te mieszanki ziół, czy to na drogi oddechowe, czy też do kąpieli ma takie specjalne zioła, czy tutaj ma jeszcze posypkę taką ziołową na karmę składnikiem, których jest 17 różnego rodzaju ziół. To są bardzo ciekawe preparaty, zwłaszcza teraz, kiedy wielu hodowców poszukuje preparatów będących alternatywą dla tego, powiedzmy, takiej twardej chemii, nazwijmy tych preparatów chemicznych, takich jak antybiotyki, innego rodzaju, inne substancje aktywne. A kiedy jesteśmy właśnie u Arka, mamy tą możliwość, że bezpośrednio od osoby, która z tymi ziołami ma do czynienia od wielu lat i my tutaj właśnie próbowaliśmy przed chwilą nawet sobie tutaj przypomnieć, kiedy tutaj pierwszy raz te zioła reklamowaliśmy, jeszcze tak się kiedyś tytułem z przypomnienia, powiedzmy, śmieliśmy się z kolegą Sebastianem Wardęgo, jak Arek w takich innych opakowaniach miał je, ale teraz już widzimy, to jest już po wielu latach, to jest dopracowane i te zioła się cieszą bardzo dużą popularnością i chcemy pokazać więcej o nich, powiedzieć, w co wchodzi w ich skład, jak to działa i pokażemy też później w innym pomieszczeniu, jak wygląda też przygotowanie tych ziółek, bo to też z tego, co kolega Arek ma liczne telefony, stanowi dla wielu hodowców taki, powiedzmy, tą piętę achillesową, bo, co jest bardzo ważne, niewłaściwe przygotowanie preparatów ziołowych może też skutkować, że one, wszystkie te substancje aktywne, które są w nich zawarte, niejako tracą tą swoją skuteczność. Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Dobrze. Witam wszystkich hodowców. Więc tak, no, minął już któryś rok, gdzie te zioła są rozprowadzane po Polsce. Z fajnym odezwem, z fajnym wynikiem hodowcy dzwonią, dziękują za te zioła. Dużo hodowców zrobiło fajne wyniki, stosując te zioła. Co bym chciał powiedzieć? No, chciałbym powiedzieć, bo są telefony odnośnie opakowań, odnośnie składu i tak dalej, że przykładowo herbata na drogi oddechowe wygląda podobnie jak, powiedzmy, posypka z 17 ziół, czy herbata z 15 ziół. Przepraszam, Marek, ja ci trochę wtrącę, bo jeszcze one wszystkie wyglądają praktycznie podobnie. Znaczy, tutaj odcienie kolorów, no, minimalnie się mają inne. Ale cudów nie ma, one muszą tak wyglądać. No, zioła generalnie są zielone. Więc chciałbym tu składu, wcześniej może nie były podawane, ale może powiem skład samej herbaty na drogi oddechowe. Z jakich ziół ona się składa. Ewentualnie tu podamy jeszcze skład herbaty tej podstawowej piętnastki, żeby hodowcy mniej więcej wiedzieli, jakie są zioła. Więc tak, w skład herbaty na drogi oddechowe wchodzą takie zioła jak kwiat dziewanny, liść babki lancetowatej, liść podbiału, liść szałwi, ziele macierzanki, ziele rdestu plamistego, ziele świetlika, ziele tymianku, kwiat malwy czarnej, kwiat bzu czarnego, korzeń prawośladu i korzeń lukrecji. Także jeżeli wszyscy hodowcy sobie skopiują to i zrobią taką herbatkę, no to będą mieli skład dokładnie podobny tego. Ale teraz podobny. Dwa zioła tu są, bym powiedział, nie ujawniłem składu. Dobrze, a jeśli powiedzmy tutaj taki bardzo, bo tych dużo jest, tak jak dużo powiedziałeś sam, to ty wymieniłeś też tam te zioła, ale powiedzmy, co tak stanowi tutaj podstawę tego, co według ciebie, czy to jest tak, że każdy w jakimś tam stopniu mniejszym, większym, czy co jest takim ziołem, powiedzmy, dominującym? Tu nie ma może zioła dominującego, to po prostu zioła one same w sobie poprzez ten skład właśnie, no, działają bardzo dobrze na gołębie. No, tu nie ma jakiegoś zioła, które dominuje, które jakoś tam, bym powiedział, leczy drogi oddechowe. One wszystkie razem w swoim składzie działają tak samo. Tak samo. Czyli to jest, jeżeli chodzi o tą mieszankę tych... Herbata na drogi oddechowe. Herbata na drogi oddechowe. Opakowanie, które, tak jak wspominałeś, jest... W kilogramach i po pół kilograma. Najlepiej dużo hodowców stosowało to czwartek, piątek przed koszowaniem. Czyli czwartek, piątek lub poniedziałek, wtorek do środy po
przy locie. I tutaj co jest ważne, bo podejrzewam, że każdy, kto będzie miał możliwość, to będzie też, no każdy to może nie, ale dużo osób będzie chciało, jeżeli ma dostęp do tych między innymi ziół, które powiedział kolega Arkady, będzie mogło sobie sami nawet spróbować taką mieszankę zrobić, jak nie będzie miał możliwości zakupu, czy też nie technicznej, czy tam finansowej, ale powiedzmy tak, bo zioła, które tutaj masz użyte w tych swoich preparatach, to nie są żadne zioła, które ty chodzisz po polach, zbierasz tutaj, kurczę, szukając, wybierając, susząc je później, preparując, tylko to przygotowywane jest, bo to jest bardzo właśnie istotne, że jest przygotowane przez firmę, która ma te zioła z wszystkimi atestami, to są takie same preparaty, te same zioła są używane w medycynie po prostu dla ludzi. Dokładnie, te zioła są przygotowywane w firmie, która robi normalnie herbatki dla ludzi. Do każdej partii jest atest, to nawet widać, jest numer atestu. Na dole, tak, to jest. Na dole numer atestu, te zioła są przebadane wcześniej na wszystkie różne choroby, czy tam pasożyty, zanieczyszczenia, bakterie, czy tam nawet salmonelozę, bo też mogą być na tych ziołach. Te zioła sprzedawane są u Sebastiana normalnie nabijane na paragon na 23%, czyli jako artykuły przeznaczone dla ludzi. To są takie szczegóły. Czyli nie na 8%, czyli po prostu dla ludzi. To interesuje cena brutto, ale niech to świadczy chociażby o tym, że są to preparaty, które naprawdę są skuteczne, bo wielu hodowców, ja to się też zetknąłem sobie, sami też starałem się te zioła właśnie, tak jak mówiłem, zbierać, preparaty z nich tworzyć, ale trzeba wtedy bardzo, bardzo naprawdę uważać, gdyż my możemy się narobić, a się okazuje, że same miejsce, gdzie pozyskujemy te zioła, sposób, w jaki je przechowujemy, sposób, w jaki przygotowujemy do podania gołębiom, on już na samym początku czyni te zioła dla nas, dla gołębi, że tak powiem, bezużytecznymi. To jest, jeżeli mówiliśmy teraz o składzie herbatki tej na drogi oddechowe, powiedzmy teraz może o kolejnym produkcie, który masz, tu jest 15 ziół w składzie, tu masz opakowanie, już widzę, mniejsze, półkilogramowe. Tak? Kilogramowe są też, w tej chwili już się skończyły, akurat nie mam do wglądu, ale no są kilogramowe i półkilogramowe. To jest herbata, która działa głównie na układ jelitowo-żołądkowo-trawienny i tu są dostosowane zioła, kompozycja ziół, która odpowiada za cały ten proces. Tu są takie zioła, może też wszystkich nie wymienię, ale tu są zioła takie jak krwawnik, piołun, rumianek, liść babki, liść borka, mięta, pokrzywa, dziurawiec, ziele tysięcznika, cykoria, szałwia, tymianek, bazylia, majeranek, czomber, kolendra, kminek. Też te zioła, to praktycznie to była podstawa produkcji tych ziół. Od tej herbaty się zaczęło wszystko. Powiem tak, że no, ta herbata najbardziej schodzi, najbardziej hodowcy cenią tą herbatę i posypkę. W posypce jest więcej ziół, to jest 17. Troszeczkę ma inny skład, bo jest 6 takich samych ziół jak w herbacie, reszta ziół jest całkiem inna. Z tym, że tak, herbatę, powiedzmy o herbatę, to tak jak powiedziałeś, to trzeba odpowiednio podać, za chwilę pokażemy, jak to się robi, jak wygląda to robienie tego wywaru niejako, i to się podaje z wodą. Natomiast dokładnie. Jak mówisz o posypce, to jest już na karmę. Tak? Posypka też, no widać, że jest inny kolor, herbata jest bardziej w zieleń, ciemna, ta jest taka więcej jaśniejsza. Ja to robię prosto, no, zawsze po odsadzeniu tej herbaty zostawają fusy. Fusy daję na karmę, wymieszam karmę z tymi fusami, że się nic nie marnuje. Czyli te fusy też podajesz do karmy? Dokładnie, tak? z tej herbaty. A tam podajesz też, że jakoś zaparzasz specjalnie, czy tam nie, suche podajesz? To podaję na tą właśnie karmę, posypuję tą zwilżoną karmę tymi fusami. Aha, czyli to razem podajesz, a, jednocześnie? Tak, podaję. To po dwa dni z rzędu, powiedzmy po przylocie, fajnie te gołębie od razu się regenerują, fajnie wyglądają. Ja tak się słyszałem, tak ci się trochę wtrącę, bo teraz my mówimy o tej metodzie podania, tutaj w płynie na wodę, z wodą wpłynie taki ten wywar, część tych fusów, które masz, mówisz, dajesz na karmę, ona jest wtedy zwilżona, wtedy tamta herbata, tam posypka, ta posypka właśnie sypnięta na tą zwilżoną karmę, ona też powoduje, że się to się lepiej okleja wszystko. Teraz ja tam się pytanie, czy możemy mówić wtedy o jakiejś lepszej, większej skuteczności w oparciu o to, czy stosujemy posypkę, czy właśnie takie dowody? Bo z tego, co ja słyszałem, to, że lepiej się stosuje, jeżeli się daje dowody, a nie na posypkę, na karmę. Niektóre zioła są lepiej wchłanialne właśnie, gdy są zaparzone, a niektóre są lepiej wchłanialne przez jelita, jeżeli są właśnie w postaci takiej
suchej. A oddziaływanie tego, jak często to trzeba, tak, jak często? Ja powiem tak, że no, ja robię często kuracje takie siedmiodniowe. Siedmiodniowe, powiedzmy raz w miesiącu, taką kurację siedmiodniową. Lub stosuję po każdym przylocie, jeżeli gołębie przychodzą z lotu. Czy to dajesz i rano, i wieczorem? Przez cały dzień, czy tylko rano? Tak, dwa i pół dnia, czyli przychodzą w niedzielę, piją tą herbatę z miodem, z elektrolitem po przylocie. Mhm. Czyli jest niedziela, poniedziałek do wtorku rana. I posypkę, w pierwszym dniu posypki nie stosuję w niedzielę, ale w poniedziałek, wtorek jest posypka. Aha. Ale też mówi tak, jak mówi. Wzmaga działanie te dwa produkty. Ale siedmiodniową kurację raz w miesiącu robisz? Raz w miesiącu w sezonie lotowym może nie, ale, przed sezonem lotowym i podczas pierzenia jak najbardziej. Tutaj te trzy preparaty, mieszanki tych ziół już mamy omówione. Mamy tutaj też na stole trzy takie zioła: pokrzywę, chrzan i oregano. One występują jako zioła takie pojedyncze, widzimy, tak? Tak, to są zioła pojedyncze, też są na rynku w różnej postaci, oregano jest. Tu jest no, kilogramowe tylko występują, tu jest fajna cena, bo to jest za kilogram cena 35 zł. Także no to za kilogram oregano tu ciężko. To się też stosuje w formie wywaru do wody, czy się... Nie, to jest jako tylko posypka. Chrzan mamy też? Chrzan, tu co bym chciał powiedzieć jeszcze do chrzanu. Chrzan jest tu skoncentrowany w 100% mielony, suszony. Jest bardzo mocny, żeby po prostu stosować na kilogram karmy płaska łyżka stołowa, nie więcej. Bo później po chrzanie mogą być takie objawy jak na przykład luźniejszy kał, czy po prostu, czy nawet jakieś tam wymioty. To jest bardzo silny. W jakich przypadkach, kiedy stosujemy to? No, głównie drogi oddechowe lub jakieś zaburzenia jelitowo-żołądkowe. No chrzan wiadomo, to jest naturalny antybiotyk. Jakiejś kuracji nie robisz specjalnej raz w tygodniu, czy w miesiącu? Można zrobić 3 dni z rzędu, ale po prostu no, uważać, no, bo jest bardzo, bardzo mocne stężenie tego chrzanu. Dużo czy hodowców przykładowo sobie sama trze suszy, tylko że to wymaga czasu, a tu już mają. No i została nam pokrzywa jeszcze. No pokrzywy to już nie trzeba reklamować, każdy hodowca stosuje, wie jakie ma właściwości pokrzywa. No to też jest w fajnej cenie, tutaj ta pokrzywa pół kilograma, nie trzeba chodzić, nie trzeba suszyć, a jest, mówię, z atestem zbierana w odpowiednich miejscach. Jak ją często podajesz ty? Pokrzywę też można stosować jako nawet i posypkę, nie trzeba jej parzyć, tylko można ją stosować jako posypkę. Także to albo parzę, albo stosuję, też 2 razy, 3 razy w tygodniu, no jak tylko jest czas i jest możliwość podania tego. To jest zioła, które tutaj właśnie kolega Arek wymieniał, które były w składzie tych preparatów trzech, które wcześniej mówiliśmy, czy nawet teraz pokrzywę, chrzan. Zobaczmy to, jeżeli ktoś sięgnie pamięcią, to też nawet nie tylko w hodowli gołębi, ale jak się mało kiedyś małe kurczaki do tej pory ma. No teraz wiadomo jest łatwiej, bo mamy te karmy zerówki od 0 do 6 tygodni, które możemy stosować, takie specjalne granulaty. Dla piskąt tak, nawet drobiu. Kiedyś to, przypomnijmy, to było na pewno twoja babcia, bo ty masz te ciągloty niejako do ziół pewnie po babci, tak? Mama zbiera zioła. Ale coś takiego jeszcze, że to było stosowane w takich klasycznych, jak mieliśmy pisklęta, to się dawało z jajkiem. To się dawało pokrzywę z jajkiem. Gotowanym, pokrojonym, pokrzywę się dawało. Dawało się babkę, ten krwawnik, słynny krwawnik. Przecież ja jak odły małe indyki, to jak mam, to często bez tego praktycznie one by nie przeżyły. Kiedyś to jak miała indyczka, wodziła te młode, ona im wskazywała, a umiały brać. Teraz to my musimy im pozbierać, pokroić. Tutaj mamy możliwość, tak jak słyszeliśmy w tych preparatach ziołowych, to co mówił Arek, i krwawnik, i pokrzywa, i ten chrzan, i oregano, i babkę lekarską. Wszystko to możemy tam po prostu, tą niejako wiedzę, którą miały właśnie takie babcie, mamy, po prostu tutaj skumulowana jest niejako w dokładnie, tych preparatach. No, jest bez zbierania, bez szukania, jest wszystko w jednym miejscu. Także bardzo chętnie zachęcamy wszystkich i przejdziemy teraz jeszcze pokazać, jak wygląda prawidłowe przygotowanie tych wywarów z tych preparatów. Dokładnie. No tutaj, tak jak mówiliśmy, przeszliśmy teraz pokazać, jak taki wywar się prawidłowo przygotowuje. No tak, tam czajnik widzę zwykły jak do herbaty, tam grzejemy wodę, do wrzenia, tak? Dokładnie. Takim wrzątkiem zalewamy przez takie sitko tutaj, zobaczmy. Czy tu zalewamy. Aha, ale jak to takiego czegoś wlewamy, tak? Tak, tu zalałem. Tu herbatę. Zalałeś. Dokładnie. Przecedzone jest przesitko. I tutaj nie przecedziłeś akurat, żeby łatwiej było do wiaderka. Z wiaderka sobie przelałeś. Chodzi o to, że tak wygląda struktura, kolor esencji tej, tak? Esencja. I teraz, ale mam podziałki. Przykładowo przygotowałem tyle i tyle łyżek stołowych i mam podziałki. Przykładowo jedna podziałka to jest u mnie na 5 litrów wody. To wkładam sobie do lodówki i może to być nawet i tydzień czasu.
i przykładowo daję sobie jedną podziałkę na jeden pojnik, czyli 5 litrów wody. Czy mam 5, 10, 15, 20. A ile łyżek dajesz na taki wywar tutaj? No to jest 3 łyżki na 5 litrów wody. 3 łyżki. I teraz tylko wróćmy do tego tak, bo ona będzie ta woda, kiedy ona wrzeci, jest gorąca, tutaj przelewasz do tego gorącego i przecedzasz gorące czy wystudzone? Nie, już? Ja to najlepiej jak to się z wieczora zaparzy, a na drugi dzień przeceda. Czyli jedna no tak, w tym garku tak, zaparzasz? Przez noc, żeby te zioła zostały nasiąkły, przeszły tą esencją ładnie. No i później tak jak powiedziałem, potrzebuję 10 litrów wody, mam tutaj, odlewam sobie dwie przedziałki. Dzisiaj jeszcze nie karmił kolega i nie poił, to dlatego tutaj ma tak przygotowane. W ten sposób do tego dolewam zimnej wody i mam herbatkę bardzo szybko gotową. Resztę wkładam do lodóweczki i masz na kolejny dzień. I mam na kolejny dzień. Czyli dobrze. Zaparzam, masz, że tak powiem, raz na cały tydzień można zaparzyć. Bo tutaj masz, widzę ten szlam tak wygląda właśnie przecedzony, tak? To daję na karmę. I to dajesz na karmę. I jak dajesz dużą proporcję tego, to resztkę całą czy nie? To nie ma proporcji, po prostu to tak, żeby zwilżyć karmę. Żeby zwilżyć. Zwilżyć karmę i na to daję posypkę. I takie coś właśnie, taki muł, tak wygląda. Takie, no resztki ziół. Takie resztki ziół. I to po prostu... No one mają też bardzo dużo właściwości, także to nie... Ale masz jeszcze, to mieszasz później co ręką, jakimś... Ręką. Wszystko ręką. Wszystko ręką. Mam do tego miseczkę taką większą i to fajnie się rozrobi. Rozumiem. Czyli widzimy, jak wygląda, już teraz mamy kompendium o wszystkich ziołach, kolegi, o wszystkich. To może nie, ale o tych części, co prezentowaliśmy, wiemy już, jak, co chodzi w skład, kiedy się co podaje i teraz dzięki temu wiemy też jeszcze, jak wygląda te preparaty już przygotowane do użytku. Także dziękujemy, do zobaczenia, a zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi preparatami kolegi Arka Koniecznego, tymi mieszankami ziół. Do zobaczenia, dobry lot!